W 1848 roku wystąpił sprowokowany przez Londyn głód w Irlandii, tak zwana zaraza ziemniaczanna. Londyn to wykorzystał w, w dwóch sposób. Pierwszy to taki, że przejął większość ziemi w Irlandii. Drugi, że stworzył całą masę bezrobotnych chłopów, których wysyłał do pracy do fabryk, które powstawały w Stanach Zjednoczonych. To były całe tysiące. Proszę pamiętać, że Niewolnictwo w ogóle, tak zwanych czasach nowożytnych, to są tylko protestanci. Do 1000, powiedzmy 1200 roku, no może 1100, to było niewolnictwo w Europie, ale Kościół to zwalczał z całym, że tak powiem, mocą. Jednym z największych ośrodków niewolnictwa, handlu niewolniczym, to była Praga Czeska, stąd się bogaciła. I teraz zniszczone zostało na około 100, 200, 300 lat, i jak przyszli protestanci, to zaczęli z powrotem uprawiać niewolnictwo. Pierwszymi niewolnikami na wielką skalę to byli Irlandczycy. O tym się nie mówi. Ameryka została stworzona dzięki niewolnictwu i Irlandczyków, białych niewolników. Sam Cromwell. W tych swoich wojnach zniszczył około 1,5 miliona Irlandczyków, z tego 800 tysięcy przewieziono do Stanów Zjednoczonych i tam tworzono białe niewolnictwo i to było przez pierwsze dwa wieki. Dopiero potem Murzynów zaczęto tam brać. Także to też jest taka bzdura. I tych biednych Irlandczyków zginęła cała masa. Podaje się, że ponad 800 tysięcy zmarło z głodu, albo wywieziono, albo zniszczono. Ale. Tak zwani starsi, mądrzejsi wpadli na pomysł, że żywność jest doskonałym produktem y, handlu. I po kilkudziesięciu latach chcieli stworzyć, bo rozwój był żeglugi parowej, już coraz większe statki, coraz większe moce przerwożowe, stworzenia takich dużych, olbrzymich farm w Ameryce Południowej. I Rothschild stworzył takie pierwsze farmy w Ameryce Południowej. Zasiedlił ich właśnie Hazarami, do czego byli potrzebni właśnie Żydzi. Z Rosji Carskiej. Tam wybuchały pogromy rzekome odpowiednio spreparowane, statki już czekały i wywożono ich do Ameryki Południowej. Problem polegał na tym, że oni się nie bardzo nadawali do kolonizacji, pracy na roli. Woleli do handlu. Skutkiem tego zostawiali te swoje farmy, uciekali do miast łącznie z narzędziami, no i potem się zaczęło tak zwane osadnictwo z Podkarpacia. I to opisują księża w swoich. Kronikach, że do wsi bardzo dobrze stojącej na Śląsku czy na Podkarpaciu przyjeżdżali jacyś nieznani ludzie, zaczęli namawiać tych chłopów, że tam w Ameryce to złoto płynie, że tak powiem, strumykami, i za połowę ceny sprzedawali swoje majątki i jechali do Ameryki na zupełnie pustynię, na, na, no znaczy nie pustynię w sensie tym, yy, piasku, tylko w sensie braku zagospodarowania, i tam najczęściej ginęli, bo nie mieli żadnej pomocy z zewnątrz. Indianie niezbyt rozumieli pracę na roli, woleli taki tryb życia, jaki prowadzili. Raczej półkoczownicy, wędrowni, schodowli, bardziej z polowań. To były nieduże grupy, więc dało się to utrzymać. W związku z tym, że ten pierwszy etap kolonizacji czy tworzenia państwa czy farmy Izrael w Ameryce Południowej się nie udał, ale temat nie upadł i znaleziono drugi teren. Właśnie Palestynę. Drugim bodźcem, który decydował, że Palestyna powinna być jednak państwem e, Rothschild'a w cudzysłowie, e, był fakt, że tam odkryto ropę. Dużej ilości ropy. A w tym czasie cała marynarka angielska przestawiała się, e, dzięki Churchillowi, z węgla na ropę. Bo ropa była łatwiejsza do przewozu, łatwiejsza do ładowania itd. Tak no więc potrzebne były własne źródła. I stąd pierwsze decyzje o osiedlaniu się Żydów w Palestynie. Do czasu tego pomysłu to tam było kilkadziesiąt, kilkadziesiąt czy nawet kilkanaście tysięcy tylko rzeczywiście Żydów. My mamy dwa pojęcia. Żydzi tak zwani Askenazi, czyli niemieccy, czyli tutaj z naszych terenów powiedzmy Podola, Wołynia i y, Dzikich Pól, i ci, którzy byli w Niemczech, i y, Żydzi, seframidzi ci tak zwani Afrykańscy, Hiszpańscy. Y, problem się zaczął w momencie pojawienia się genetyki. W naszej historii wymazano, szczególnie po II wojnie światowej, y, dzieje Podola, dzieje Dzikich Pól, przed rokiem tysięcznym. Nasz się uczy, że pojawił się nagle z nieba Mieszko i założył państwo. To jest oczywista bzdura, nic takiego nie było. Yy, jesteśmy teraz przy państwie żydowskim, więc to możemy kiedyś indziej cofnąć się. Ale na terenach dzisiejszej Ukrainy żyło, przywędrowało mniej więcej w IV wieku plemię Hazarów, Mongolów. I to plemię stworzyło państwo, które przez jakieś 300-400 lat na tych terenach istniało. Plemię to przyjęło judaizm jako wiarę swoją. W plemionach mongolskich, zresztą nie tylko, jak władca przyjmował jakąś wiarę, to oczywiście lud też musiał to przyjąć. My nazywamy, nazywaliśmy ich Tatarami. Zupełnie bez sensu, dlatego że Tatarzy to są małe plemię, które żyje tam na Bajkał, koło Bajkału i nie ma nic wspólnego z tym. Ci Hazarzy zostali rozbici przez yy, yy, dowódcę ochrony Kijowa. U nas się mówi, że to był Knieś. Kniaś nie ma nic wspólnego z Księciem. Książę to jest y, droga krwi, czyli z dziada na ojca, na syna, a Knieś to był wybrany dowódca obrony miasta, jakiegoś państwa. Najczęściej wybierano do tego celu Wikingów, bo to były takie wędrowne grupy wojowników, którzy handlowali czy ochraniali karawany, które szły do Bizancjum. No i jak zima ich zastała w jakimś miejscu, rzeki były zamarznięte, no to ich brano jako y, grupę ochronną, czy policję miejską. I to było knieź. W związku z tym, że Hazarzy napadali na karawany kupieckie i to przeszkadzało w rozwojowi Kijowa i innych miast, no to w końcu się zdenerwowali ci kupcy i wysłali tego kniezia, żeby rozbił państwo Hazarów. Państwo Hazarów zostało rozbite jako struktura państwowa, ale ludzie nadal mieszkali. Potem przyszli w to miejsce pieczyngowie znowu jako luźne grupy, a nie formacja państwowa. Oni nie dorośli do politycznego poziomu jakiegoś jednego państwa z administracją, i tak dalej. Trzecim, trzecią grupą około 1215-20 roku, która przyszła stamtąd, to byli Mongołowie następni, czyli Dżingis Khan. Ale Dżingis miał już administrację chińską, a chińska administracja miała 2-3 tysiące lat doświadczenia i oni potrafili stworzyć tego państwo. I stąd były te napady na Polskę takie. Ale tam głównie mieszkała nadal ta ludność mongolska. Ona się mieszała już ze Słowianami, dlatego, że w czasie takiego jednego rajdu Tatarów na Polskę potrafili zabrać 100 tysięcy kobiet w niewolę. No więc to świadczyło o tym, że jakie było mieszanie krwi. Ale to wciąż byli mongolowie, to wciąż byli chazarzy. Chmielnicki wyciął 100 tysięcy Żydów, jak się mówi, czyli tych Hazarów, właśnie. I ci Hazarzy w 1890 tych latach 1905 na skutek pogromów masowo uciekali z Ukrainy, między innymi do Izraela. W 1916 Rothschild wymienił korespondencję z premierem Wielkiej Brytanii na temat, to był list prywatny wymieniony, teraz się mówi, że to była deklaracja jakiegoś rządu, ale to nieprawda, ewentualnego stworzenia tam państwa dla Żydów. Początkowo to nawet zaczęło działać, ale w pewnym momencie Anglicy stwierdzili, że no, Arabów tam jest więcej, to jak oni tam zaczną wojny, to stracą na handlu. Więc wstrzymali transporty Żydów do Izraela. Takim Obrazowym pokazaniem tego wstrzymania to był trans, y, 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 statek, który wyjechał z Hamburga, tysięcznik pasażerski z pięcioma tysiącami Żydów w Rzeszy i miał ich przenieść do Hajfy w 1935 roku. I został storpetowany przez adielską łódź podwodną, tam kilkaset metrów od brzegu. No i w tym momencie przestraszyli się ci miejscowi. Czyli Askenazji, Żydzi, że jak to mamy jechać na pustynię, nie wiadomo co tu jest geszeft, no to, to jak? A jeszcze nas po drodze Anglicy strzelą, czy tam zatopią. No i stąd się zaczęły takie pogromy robione, że wybijano szyby i tak dalej, żeby, że tak powiem, zmusić niejako. To samo było. Jest taka książka, Historia Wywiadu Izraela. I tam jest taka, bo wywiad Izraela składał się z pięciu części. Albi, czyli grupa która się zajmowała transportem żydów z całego świata do Izraela, Aman, czyli wywiad wojskowy, Mossad, czyli wywiad, instytut wyda rozpoznawczy CHINBET, czyli ci którzy do wykonania wyroków, są tam coś jeszcze było. I Alibi to była ta grupa, która przygotowała te wszystkie tak zwane pogromy, i później transport do Izraela. W 1943 roku był taki pogrom w Turcji, potem w Paryżu w 1946. U nas był ten pogrom zrobiony też w Kielcach. Dlaczego w Kielcach? No bo ten pierwszy, który był w Krakowie, był za mało nagłośniony i Żydzi się nie przestraszyli, nie chcieli zostawać. A już w Kielcach to zrobili taki, że już się przestraszyli i wszyscy masowo wjeżdżali do Izraela. No i Izrael zaczął pęcznieć rozwijał się, powstawały y, kibuce, czyli jak dokładnie mówię, fermy, których można było mieć żywność w odpowiedniej skali i rzucać ją na rynek. Y, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale największym producentem kurczaków dla y, Europy to jest właśnie Izrael, dlatego że tam nie obowiązują normy, te, które Unia wymyśla. Unia wymyśla tam klatkę 50 cm większą, no więc koszt wymiany tych Klatek powoduje, że cena kurczaka rośnie, a z Izraela jest tańszy, bo nie ma tych wymogów formalnych. I to jest między innymi historia ptasiej grypy. No bo na tej podstawie można było wybijać całe stada kurczaków w Europie, a oczywiście stamtąd mogły spokojnie przychodzić. Nigdzie ptasiej grypy nie było w Polsce. Jest to przykład z 2007 roku, gdzie dwa łabędzie zostały zabite pod Toruniem, a żaden inny ptak nie zachorował. Za wyjątkiem kur w kurnikach. A dlaczego kaczki nie chorowały? A dlaczego gęsi nie chorowały? Na Ukrainie jest pełno gęsi i kaczek żadna nie zachorowała. Nie mówiąc o tym, że to się stało trzy tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, kiedy wiadomo, że najtańszym mięsem to jest kurczak. No i musiało być to już przygotowane, bo te kurczaki zaraz przyjechały, bo na stołach i w sklepach było pełno. A w międzyczasie milicja wypijała kurczaki, bo do tego się widocznie tylko nadaje samodzielnych działań. W każdym razie, Zrobiono to, co chciano, czyli uzyskano monopol na handel kurczakami na pewne produkty żywnościowe. Na czym polega problem? I czego oni nie przewidzieli? Woda. Na każdy teren można przywieźć robotnika, można przywieźć surowiec, ale nie można przywieźć wody. Ta ilość wody, która znajduje się w Izraelu, odpowiada mniej więcej do 3-4 milionów ludzi. Jak jest większe zgrupowanie ludzi w danym terenie, to wody brakuje. Odsalanie i tak dalej nie zapewnia to można dać kilka dziesięć tysięcy, kilka tysięcy, natomiast nie dla milionów. Efekt jest tego taki, że na mapę, oficjalne dane Izraela w 2010-2011 było 8,5 miliona, a w 2017 ma być tylko już 4,5 miliona. No, żadnego Holokaustu się nie przewiduje, a spadek o 50% liczby mieszkańców na danym terenie, no to musi być zrobiony przez, że tak powiem, rząd. Bo inaczej się tego nie da zrobić. I w 2012 roku ukazał się raport Izraela, Mossadu, oficjalny. On wyciekł do pracy. Przypuszczam, że to jest wyciek kontrolowany, bo wywiad nigdy nie ma wycieków przypadkowych. Który pokazuje, że 80% ludności mieszkającej na, w Izraelu to są hazarzy, czyli Mongoły. Nie mający nic wspólnego z Semitami. To trudno mówić o jakimś antysemityzmie w tym momencie. No bo jeżeli to jest morgoły, to nie ma. Natomiast te, ta drugie 20 to są serafamidzi, a to nie są znowuż znowu Semici. To są mieszanki arabsko, tam żydowsko, -tam, murzyńsko i tak dalej. Więc tak naprawdę nie wiadomo, jaki jest skład genetyczny prawdziwych Żydów. Najprawdopodobniej są to ci Palestyńczycy jeszcze, bo oni tam mieszkają od lat i się nie mieszali, bo byli cały czas. Tym. Ale skutki tego są najważniejsze. Najpierw była cisza głęboka. A potem zaczęły się wypowiedzi rozmaitych wysokiego szczebla urzędników państwa Izrael, no to powinni wrócić do swoich korzeni. A korzenie hazarskie to jest właśnie Ukraina. No i mamy w rok później zamieszki na Ukrainie. Ja nie twierdzę, broń Boże, że to jest przygotowane przez służby Izraela i że chodzi o to, żeby tam można było te 4 miliony przerzucić. Ale przypomnę, że pierwsza republika żydowska powstała na Krymie w 1920 roku i była przez 3-4 lata. Krym ma swoją jedną wadę, taką samą jak Izrael, nie ma wody. Tam wodę trzeba dostarczać. Da małej ilości pasterzy, to tam tej wody starczy, ale nie da utrzymania dużych aglomeracji. Poza tym jest jeszcze wciąż obwód autonomiczny żydowski, tam pod granicą mongolską, i on nadal istnieje. On jest trzy razy większy. Smaczku całej sprawie dodaje fakt, że w 2012 roku milion kilometrów kwadratowych w Argentynie, w Patagonii, zakupił Żydzi. a tam jest naj... I zakupili to pod kątem najczystszej wody. Więc woda jest istotnym problemem. Widzimy to bardzo dobrze na przykładzie Chin. W 1968 roku karter jeździł do Chin i odnowił stosunki gospodarcze. Po 50 latach okazało się, że tak zniszczyli. Wodę w Chinach, że tam już nie można pracować, bo koszt oczyszczania tej wody byłby większy niż kosz produktów, które tam się produkuje, wytwarza. Efekt tego jest taki, że od 2008 roku większe firmy amerykańskie, które stacjonowały w Chinach, uciekają właśnie do Nanibi, do RPA, do Rodezji czy do Argentyny, zostawiając Chiny. Chin, Chiny to jest y, rodzaj. Y, Cyrku pomalowanego ładnie, wygląda to ładnie, natomiast w środku już jest wszystko sztuczką tylko, podtrzymywaną, bo Chiny posiadają rzekomo duży, duży kapitał w dolarach gromadzony. No ale dolar to jest papierek. To jeszcze w takiej normalnej wymianie ma jakieś tam znaczenie, ale generalnie to jest papierek. Jego jest chyba 5 czy 6 razy więcej niż towaru na całej Ziemi. Więc Prawdopodobnie w najbliższym czasie dolar będzie szedł jeszcze do góry, sztucznie wywołany, żeby ludzie chowali do skarpet, a zaraz potem będzie trach. I wejdzie to Amero, który miał wejść już 10 lat temu. Tak jak złoty polski jest prawnym środkiem płatniczym tylko w Polsce, tak samo dolar w Ameryce, więc automatycznie to wszystko, co jest poza Ameryką, zostanie zniszczone i w ten sposób wyrówna się rachunki, chyba że będzie wojna przed tym. Ale wracając do Ukrainy, no jeżeli oni oficjalnie mówią, że powinni wrócić na swoje tereny, a mamy tam dwa, bataliony Azov i Donbass, które są złożone z najemników i z tego większość podobno to są byli pracownicy Mosadu, czy tam Chinbetu, czy tak dalej. No, czyli Petroszenko jest obywatelem Izraela, a nie y, Ukrainy. No, to znaczy teraz dostał, ale był obywatelem Izraela, jak został prezydentem. Zaraz w pierwszą y, noc po, po tej decyzji 49 ton złota z Ukrainy wyleciało do Stanów Zjednoczonych. Więc wszystko wygląda na to, że dojdzie w na najbliższym czasie do podziału Ukrainy. Ta część, którą teraz ci separatyści rzekomo mają, to jest dawniejszy pierwszy rozbiór Polski. To, co Rosja zajęła, to, to jest to. No i Krym, który był już w tym czasie turecki, więc oni też zajęli. Natomiast zostanie jakiś ośrodek kijowski, jaką pseudo-Ukraina, a tereny tutaj, tak zwanej zachodniej Ukrainy, wrócą do Polski z bardzo prostej przyczyny tam jest 9 milionów bezrobotnych i rencistów. I stąd u nas się cały czas mówi o tym, że ZUS musi upaść, bo w tej chwili jest w ten sposób, że mniej więcej trzech pracujących na jednego emeryta. I dlatego się straszy cały czas i mówi, że ZUS musi upaść, że ZUS ma zadłużenie. A to jest fikcyjne tylko wirtualne, spowodowane właśnie tym, że się przygotowuje nas do pewnych zmian, które nastąpią. Także według oficjalnych danych znajdujących się na stronie y, y, instytucji Izraela. W 2017 będzie tam już tylko połowa ludności. No czekamy, gdzie ją przywiozą. Ale jeżeli jednocześnie mamy dane, że w samym województwie wrocławskim wydano ponad 2000 paszportów obywatelom Izraela, y, tylko w roku 2012, a województw mamy 20, no to znaczy, że przybyło średnio około 50 tysięcy ludzi rocznie. Proszę jeszcze jedną rzecz przypomnieć sobie. Od 1930 roku Polska masowo przesiedlała Żydów do Palestyny. Była specjalna linia kolejowa do Warny i potem był statek Polonia, który dwa razy w miesiącu pełną obsadą pływał na trasie Warna-Haifa i wysiedlał tych Żydów. Drugie, poza tym była specjalna linia lotnicza, która transportowała Żydów. My mieliśmy 3,5 miliona rzekomo Żydów przed wojną, a ile ich zostało do 1939 roku, tego nikt nie mówi. A wygląda na to, że około 2 miliony wywieziono przed wojną. Więc zupełnie inaczej historia wygląda tych wszystkich zmian. Słynne sady pod Grujcem to były zakładane jako szkoły dla przyszłych rolników w Izraelu. W marynarce wojennej w Gdyni w szkole uczono rybałówstwa właśnie przyszłych y, obywateli Izraela. Także to zupełnie inaczej wygląda, inne były y, motywy zakładania tych rzeczy. Jest taki magazyn tablet, który y, żydowski, który podaje wspomnienia z historii. I tam były dwa chyba dwa, czy trzy obozy żydowskie sobibór. Jeszcze, to nie pamiętam w tej chwili. W każdym razie, Himmler zameldował, że w 1943 roku te obozy zostały już sprzątnięte. Po prostu zniszczone i nie ma śladu po nich. Tam teraz jest jakaś wyprawa archeologów, którzy mają znaleźć rzekomo te y, komory gazowe. Tu jest pewien problem techniczny, bo z jednej strony mamy polskich historyków, którzy coś tam opowiadają. Na jakiej to jest podstawie, nie wiem. Y, podobno y, Wielkim ekspertem do historii współczesnej, to znaczy okresu wojennego, był rektor Uniwersytetu Opolskiego, ale jak wysłaliśmy do niego list z prośbą, żeby podał, jakie, w jakich obozach były komory gazowe i y, kto je budował, jak do tego, to nie odpowiedział. Więc nie wiemy, czy... Gdzie były. To, co podają w Auschwitz i Oświęcimy, to jest wielka lipa. To, to nie ma nic wspólnego z homo, komorą gazową. Jest to imitacja, jest to w dodatku nędznie zrobiona. I to przyznał sam dyrektor Oświęcim. więc że to, to już jest sprawa upadła. Tam w internecie jest jeszcze jakiś domek pokazywany, no ale to, to już w ogóle jest fikcja literacka, bo z domku chłopskiego, drewnianego nie zrobi się komory gazowej, choćby nie wiem, co się gdzieś chciało robić. No i poza tym sam yy, cyklon B. Nie jest dobrym gazem do uśmiertania ludzi, dlatego że on się wiąże z tłuszczem. Czyli, jeżeli by Pan. ilość tego gazu potrzebna, żeby Pana zabić, to jest taka, jaka ja się znajduje tu między dwoma dłońmi zciśnięta. Czyli, jak Pan rozszerza te dłonie i wdycha, to Pan już ginie. Więc no to trzeba by robić wietrzenie olbrzymie, jak to pokazują takie stosy ciała, i tego, to trzeba by wietrzenie olbrzymie robić, a jedyne takie wentylatory, silniki wojskowe, lotnicze, to się znajdowały w KL Warszał, w Warszawie, co pani Gronkiewicz-Walcz zniszczyła w 1992 roku. A to były jedyne miejsca, gdzie z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością można powiedzieć, że były komory gazowe. Dlatego, że w żadnym innym ośrodku tego typu nie było Takich wentylacji. Ludzie najczęściej mylą krematorium z komorą gazową. Krematorium, czyli spalanie, to była normalna sprawa. Dzisiaj też na wszystkich smetarzach już robią spalanie. A dlaczego? Zresztą nie ma uzasadnienia żadnego. Dlaczego spalanie w latach 40. to była zbrodnia, a spalanie dzisiaj to jest dobry uczynek? W 84 roku była katastrofa w Bupalu. 50 tysięcy ludzi w ciągu dwóch tygodni zmarło z tego samego powodu, bo tam metyloizocyjana, to jest podobny związek, został wypuszczony na miasto. W związku z tym, że liczba osób była bardzo duża, no to robiono w to przynajmniej w jedyny logiczny sposób, czyli robiono fotografię tych ludzi, kładono na stosy i podpalano. I potem plakaty wieszano w mieście. Proszę zauważyć, że jak w Wrocławiu była ta katastrofa z Głębiami, tak? To no był w Wrocławiu. To nawet tego nie potrafili zrobić, żeby zrobić każdemu zdjęcie podać w telewizji, że pan Kowalski jest w tym szpitalu, a pan Nowak jest w tym szpitalu. W Katowicach. w Katowicach, przepraszam, tak, to w Katowicach. No i co? To taki jest poziom. My, my naprawdę nie, nie jesteśmy na żadnym poziomie, który y, cokolwiek by zaadaptował dobrego, sprawdzonego już. U nas zaczynałem wymyśleć. Y, w tych Katowicach to była bardzo prosta sprawa. Wystarczyło namiot. U góry rozłożyć nad tą. Przecież tam ludzie umierali zimna, więc wystarczyło namiot rozłożyć, włożyć kilka dmuchaw, a wojsko posiada takie dmuchawy, i by było po sprawie. I można by spokojnie tych ludzi wyciągać, nikt by nie zmarł, A jednocześnie każdemu, którego wyciągają, z, wkładają do karetki, robić zdjęcie i w telewizji je pokazywać. Przecież jest lokalna stacja w Katowicach. I do dzisiaj tego nie zrobiono. Więc widać wyraźnie, że po prostu nie ten poziom intelektualny jest, żeby można było zajmować się takimi masowymi sprawami. Ludzie, którzy są to są przypadkowi ludzie, którzy nie mają żadnego pojęcia jak to się robi. Czyli innymi słowy, spalanie to jest normalna rzecz w masowych sprawach. Jeżeli są jakieś masowe, rzeczy, szczególnie gdy katastrofa tak zwana naturalna, czy sztuczna, ale powoduje większą ilość zwłok, no to mamy do wyboru albo kopać doły, albo spalić. Jeżeli to jest ciepło na przykład, no to lepsze jest spalenie, bo jest szybsze. A teraz to już nie ma żadnych problemów religijnych, bo Kościół zaakceptował krematoria i nic się z tego nie dzieje. Jest wyrok sądu kanadyjskiego, gdzie, który przysłał specjalnie ekspertów. I ten raport jest mo no, możliwy do zobaczenia. Ja, ja ten raport mam. Nie ma żadnego śladu komory gazowej. I to jest jedyna odpowiedź, którą możemy, że tak powiem, udzielić. A co było innego, to, to nie wiadomo, bo. Proszę zauważyć, że nie ma żadnego bezpośredniego świadka. Ten facet, który to mówi, to jest, bo on słyszał, bo on widział. Nie ma. Nawet w raporcie Pileckiego, jeżeli to jest prawdziwy raport, bo tego też nie wiem, bo to jest coś, co się pokazało tylko, opisy są zupełnie bez sensu. Dlatego, że żeby wejść do takiej komory, to musieli wchodzić w maskach przeciwgazowych, a czas wietrzenia takiej komory to wynosi no, co najmniej 10 godzin, takim dobrym powietrzem. To jak to zrobić? To się nie nadaje do takich masowych. To wymyślił ktoś, kto wiedzę z chemii i fizyki miał na no, poziomie szkoły podstawowej. I dlatego to poszło i to poszło do, tak naprawdę dopiero w latach 70. -tych. To wcześniej nikt o tym nie wiedział. W żadnym obozie nie znaleziono masek PEGAS. To są, to są zupełnie dziwne rzeczy. Ale mówię, nie jest to opisane, nie ma żadnych dokumentów, a to co pokazują sprzeczy temu, co mówią. A tu pokazują na filmach zupełnie dziwne rzeczy. Także to, poza tym, mówię, on jest do, generalnie został wynaleziony do trucia owadów. Owady nie mają tłuszczu, a wszawica i tak dalej było w tym czasie pospolitą, że tak powiem, problemem w wojsku. Więc brano tą odzież, wstawiano do komór, wpuszczano, a potem wyrzucano i nie było problemu. Nie? Owady wszystkie ginęły. Proszę zauważyć, że Rosja przez cały okres łagrów nie potrafiła sobie dać rady z wszami i, i pluskwami. To są wszystko wirtualne rzeczy, które się pokazuje inaczej. Proszę popatrzeć, jak się zmieniły definicje podstawowych pojęć. Państwo dawniej to był obszar, na którym żyła ludność mówiąca tym samym językiem, wytwarzająca y, pewne dobra kulturalne i y, tworząca polityczną moc współdziałania. Od mniej więcej początku XIX, XX wieku. Państwo to jest obszar, na którym grupa trzymająca władzę ściąga podatki. Grupa trzymająca władzę jest tworzona zawsze przez zupełnie różnych ludzi, najczęściej bez pochodzenia, czyli wyciąganych z kapelusza. Dlaczego? Bo ci ludzie są łatwiejsi do manipulacji. Jak ktoś miał jakieś tam zasady, to on pewnych rzeczy nie zrobi. Dlatego się bierze na przykład młodzież. Przejmie są tam 20-2 dwudziestokilkulatki po kursach pomaturalnych, zwanych obecnie licencjami i sztucznie zrobionymi wyższymi studiami. Którzy nie mają nic do powiedzenia, bo oni właściwie tylko patrzą, ile mogą dostać. Otóż ci ludzie mają pilnować spokoju na danym terenie i ściągać maksymalne podatki, jakie się da. W średniowieczu maksymalny podatek to była dziesięcina, a 90% zostawało u faceta, który to zrobił. Ten zły hiter Podniósł w Polsce do najwyższego podatku, jaki istniał w Europie, do 33%. W całej Europie był 30%, u nas było 33%, no bo u nas bandy atakowały i tak dalej. To tylko 3%. Cała reszta znowu zostawała u ludzi w domach. Jak przyszli komuniści, to zrobili 50% podatek, a teraz jest podobno 80%. Czyli praktycznie to, co zostaje panu w domu, to jest tylko i wyłącznie na to, żeby pan jak, ubrał się. I właściwie w zależności od stopnia, jaki panu stworzono awansu, mógł mieć coś więcej. Czyli innymi słowy, jest typowa piramida Rothschilda. Na dole jest ten młotłok do roboty, który ma tylko podatki robić. Oczywiście on może pracować tylko pewną ilość godzin, bo potem musi się wyspać. Co się robi? No Robi się w ten sposób, że on wstaje o tej 6, 7, idzie do pracy, wraca o 17, 18, bo praca się robi tak daleko od domu, żeby on większość czasu stracił na dojeździe. Jak wraca po 14-15 godzinach, to stać go na to, żeby włączyć telewizor, wypić to piwo i iść spać. Dla tych, którzy ich pilnują, robi się stadiony, na których mogą rekreację zażyć. No, oczywiście przy tym się zarabia dodatkowo, bo te stadiony to jest fikcja literacka w sensie kosztów. Nad nimi są ci, którzy ich pilnują, i tych już stać na motorówkę, na lepszy samochód albo yy, w czasy na Bahama. No i u góry są ci, którzy już są w ogóle gdzieś tam. I to jest typowa piramida, która istnieje u nas od co najmniej tego 20 roku. A generalnie to jest typowy dla Azjatów sposób rządzenia. Dziesiętnik, setnik, tysięcznik itd. i tak dalej. I każda z tych grup musi mieć swój poziom intelektualny, dlatego że my się różnimy od zwierząt tym, że oprócz jedzenia musimy jeszcze coś myśleć, musimy jeszcze coś mieć do kombinowania. Wszystko jedno co. Wystarczy posłuchać pod budką z piwem, o czym ludzie rozmawiają, ale też mają tematy do rozmów. Więc cała rzecz tych trzymających władzę polega na tym, żeby tym na dole dać taki temat, który my chcemy. I w, to, w ten sposób się tworzy różnego rodzaju sztuczne tematy, po to, żeby ludzie mieli czym się zajmować. A płacili podatki, bo jak się nie płaci podatków, to mogą wybić szybę, a to już są koszty. I w ten czas tego pilnującego mogą zdjąć stanowiska. I na tej zasadzie zbudowano po II wojnie światowej większość państw w Europie. Proszę pamiętać, że Niemcy nie są państwem. To jest spółka prawa handlowego zarejestrowana w Frankfurcie. Rada Nadzorcza, czyli ta grupa założycielska, nie jest podana z nazwiska, ale wiadomo, że to są Anglia i USA. I grupa założycielska w każdej chwili może spółkę rozwiązać. Przecież Szef bundu powiedział w 2009 roku, że do 2029 roku, czyli 150 lat, cała oświata i mass media będą kontrolowane przez Amerykanów. Od nas, Rusy już się wycofali, już nie mamy baz, a w Niemczech nadal istnieje kilkadziesiąt tysięcy punktów, które są kontrolowane przez Amerykanów. I nadal jest 56 tysięcy żołnierzy amerykańskich i yy, wojska rakietowe i tak dalej. Straszenie nas, Sowietami, jest z do kwadratu. Tak jak w Polsce pan Klich, czyli psychiatra zawodu, rozłożył całkowicie polską armię, że tam jest, nie wiem, może 10, 20 czy 30 tysięcy ludzi używanych do tych tak zwanych misji pokojowych, czyli bodyguard dla rządu, tak samo w Rosji nie ma już armii. I to nie od dzisiaj, tylko od 90-tych lat. Łatwo to sprawdzić, dlatego że jest Międzynarodowy Instytut w Szwecji zajmujący się zbrojniami, i jest parę instytutów takich w Ameryce, gdzie są dokładne i można skontrolować, czyli państwo na przykład X z państwem Y i porównać skład sił. I to można zrobić dowolnym krajem. Rosja ma 700, chyba tam z czymś z helikopterów, Ameryka 8000. Rosja ma 2000 z czymś samolotów, Ameryka 16 tysięcy. Ameryka ma wojska tak zwane kosmiczne, Space Force. Nigdzie na świecie tego nie ma. I teraz znowuż nie o to chodzi, że oni to mają, tylko proporcje finansów, bo to jest istotne ile na to idzie. I mamy tak: piechotę, yy, morskie siły i powietrzne. To były trzy rodzaje sił, które istnieją na całym świecie. Jak byśmy podzielili budżet Stanów Zjednoczonych, to do pewnego momentu te trzy siły miały równo, po 30 kilka procent. W 70., na początku lat 70., jak powstał Air Force, Space Force, przepraszam, to dzisiaj to są cztery, czyli każdy dostaje po 25% budżetu. Każdy z tych sił, rodzajów. No tak, wojska lądowe to jest tam prawie półtora miliona ludzi, te czołgi wszystkie i tak dalej. Wojska morskie, czy marynarka wojenna to jest tam 16 lotniskowców, eskadry i tak dalej. Wojska lotnicze to są te wszystkie samoloty, tam ileś tysięcy, szesnaście, jak mówiłem, i tak dalej. A co to jest te Space Force? Przecież tego nie widzimy. A jest y, odznaka pokazująca generała, znaczy, y, taka, jak, jak to by nazwać? Odznaka firmowa y, Space Force. Mam zdjęcia, jak mogę pokazać. Y, to, na co idzie te 25%? Co oni robią tak naprawdę. Jakie to są siły, jaki to jest rodzaj? A u nas nawet nie ma teorii. Jak jesteśmy zacofani, to najlepiej świadczą wypowiedzi tych wszystkich profesorów meteorologii w szkołach polskich, którzy twierdzą, że te chmury, te smugi trwałe, które się pokazują, to są smugi od samolotów. Kiedy jest raport Stanów Zjednoczonych z 1994 roku, raport y, Komisji Specjalnej Parlamentu Angielskiego, 96 roku, który podaje, po co to się robi, jak to się robi i tak dalej. A polski profesor 20 lat później jeszcze o tym nie wie, ale ma wykłady. To czego on może nauczyć młodzież? Jaki poziom reprezentują ludzie wychodzący z takiej szkoły? To wszystko jest opisane dokładnie. Jest około 20 patentów już lat 70., jak to należy robić. To nie jest żadna tajemnica. Ja znam dyskusję jakiegoś profesora właśnie z metrologii, który, który mówi, że geoinżynieria, takie pojęcie nie istnieje, bo to jest tylko przestawianie y, ta, tam, czy, czy budowa y, jakichś pagórków. No, taki jest poziom. Jeżeli Niemcy mają 17,5 tysiąca wynalazków rocznie, a my około setki, najlepszy ro, y, Uniwersytet Wrocławski, y, czy, czy Politechnika, już nie pamiętam, jest na 21 tysięcy w którymś tam miejscu, to jest parodia wyższego nauczania, a nie nauczanie. Tu zawsze musi iść nauka, a za nią idzie oświata, a nie odwrotnie. A u nas w ogóle nie ma ani jednego, ani drugiego. Jeżeli maturzysta nie umie czytać tekstu płynnie, tylko sylabizuje, i on potem dostaje rzekomo wyższe wykształcenie, i on zostaje potem czym? Najczęściej zawodami, które nie istnieją. Czyli politologia... Yy... Jakaś socjologia czy, czy psychologia? Proszę zauważyć, cała psychologia czy psychiatra to jest fikcja naukowa. Dlatego, że ten sam efekt możemy uzyskać przez zatrucie człowieka albo przez jakieś jego rzeczywiste wady. Czyli coś mu się nam poprzestawiało. A czy widział pan kiedykolwiek psychiatrę czy psychologa, który by najpierw wysłał na toksykologię, czyli badanie poziomu ołowiu, fluoru czy tak dalej. Jednocześnie psycholodzy i psychiatrzy uznają, że no tak, narkotyki szkodzą, bo zmieniają świadomość. A flur nie, a rtęć nie, a aluminium nie. Izrael sam powiedział, jeżeli było 8,5 miliona, a w 17 ma być tylko 4, to muszą gdzieś wywieźć 4 miliony. A czy wywiozą na Ukrainę, czy wywiozą do Argentyny, tego nie wiem ale wiadomo, że muszą o tyle zmniejszyć. Czy wrócą do koncepcji z 1916 roku judeo -Polonii? Też nie wiem, co będzie. Ale jeżeli będą chcieli połączyć zachodnią Ukrainę z Polską, to będzie koncepcja judeo -Polonii. A to jest 1916 rok. W ten czas Sanhedrin Polski zgłosił się do cesarza Wilhelma o powołanie takiego państwa, które przetnie. To jest bardzo logiczne, dlatego że jeżeli przetnie od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego Europę, to ma profity z transportu, z tranzytu przez ten kraj. Nic nie musi robić, sami będą płacili. Bardzo logiczny program. Potem będzie jeszcze tak zwane prawo składu, czyli każdy towar będzie musiał być wystawiany tutaj, a po drugiej stronie będzie sprzedawany dalej. Takie coś już było. To nie jest żadna nowość. Tylko problem polega na tym, że kto za tym stoi? Bo ona się cały czas mówi o Izraelu. A co się stało z książętami niemieckimi Rzeszy? Było 800 książąt, mających swoje bazy, mających swoje, że tak powiem, dochody, majątki zgromadzone przez wiele wieków i tak dalej. A no właśnie. Jest konsorcjum, jest Rothschild, Rothschild to jest konsorcjum Rothschilda. Jeszcze w, w Almanachu z 1000. 896 Rothschild istniał jako Raskol. Nie było nazwiska bankiera Rothschilda. Był Raskol. A ona się teraz przeniosło historię, że rzekomo powstał z czasów napoleońskich. Był handlarzem, to znaczy jego przed, poprzednie nazwisko było Meyer, był patrycjuszem księstwa Hesji, który zajmował się dostawami dla wojska Księsa Hesji. Na czym polegał problem? Książę Hesji wpadł na doskonały pomysł, że w każdym społeczeństwie jest ten 1-2% takich, powiedzmy, chuliganów. No, żeby ich ładnie stworzyć, to mniej więcej od 1500 tam któregoś roku stworzył z nich oddziały, które wypożyczał na rozmaitego rodzaju wojnie, nawet na wojnę secesyjną w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze wciąż miał te swoje oddziały. Wiadomo, że taki oddział Miejscowych ludzi musiał się trzymać razem, no bo oni znali język, wszystko i tak dalej. A jak ich wrzucono gdzieś tam, do, 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 nawet na dzikie pola, no to musieli się bronić, bo dlatego byli bitnymi żołnierzami. Ich zaczęła pokonywać nasza Husaria bardzo szybko z bardzo prostego, bo Husaria to nie jest żaden wymysł nowy, to jest batory to przywiózł. I to jest jazda chorwacka się nazywało. Cała pro... Cały problem polegał na tym, że mieli o metr dłuższą kopię. Nic więcej. Problem polegał na technicznej zrobieniu tej kopii, bo to było podobno kij jakiegoś wiązu, w środku pusty, żeby był lżejszy, a miał 6 metrów. Proszę mi wiercić rurę 6 metrową, nie naruszając i owinięty stalową łańcuchem, żeby nie można było ciąć tym mieczem czy tam pałką. I praktycznie, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w czasie tego ataku na jedną kopię potrafili nabić rekordziści nawet siedmiu piechurów. Dlatego kopia była zawsze jednorazowego użytku. Czterech to było normalnie. Dlaczego? Bo piechu, szeregi piechurów stały w ten sposób, jeden od drugiego tam o 2-3 metry i tak 4-5 szeregów stało. Natomiast koń w galopie robi prawie 50 km na godzinę. Czyli te 10 metrów to było dosłownie 10 sekund, albo mniej nawet tam 5 sekund. Czyli on nie miał szans, żeby się zdążył. Usunąć na bok, jak widział kopię. Bo to jednego przebijała na wylot drugim. A w galop uderzali dopiero 20-25 metrów przed tym szeregiem. Czyli to błyskawicznie zmiatali. Nie było, nie było żadnych szans. I teraz pytanie: gdzie w Polsce robiono te kopie? Bo to robił rząd. To była firma rządowa. Tak samo jak w żadnym filmie polskim nie pokazano ani razu szarży husarskiej a natomiast Ukraińcy pokazują wręcz szarżę husarską na piechotę. Znaczy z skrzydłami <laughs> pieszo <do>, idą do ataku. <laughs> no tak. Problem polega na koniach. Otóż koń ćwiczony do jazdy husarskiej, zaczynał te ćwiczenia od mniej więcej trzeciego roku życia i pięć lat ćwiczył tylko i wyłącznie to, że szedł w szeregu. Łeb w web, Czyli Trzeba było nauczyć konie, żeby te 25 metrów w galopie szły i potem w miejscu robiły ósemkę. I znowu 25 metrów do przodu i znowuż ósemka. I to uczono 5 lat. Proszę mi pokazać, gdzie w Polsce były te szkoły. Nigdzie nie ma, nie pokazuje się. A były. Dlatego koń kosztował półtorej tysiąca złotych. Dwa konie to była wioska, trzy konie to była wioska. A w każdej szarży 30% koni padało. Bo jak koń złamał nogę, to nie umiano leczyć, tego tu zabijano. I dlatego na żadnej, to co u nas pokazują, to leci sobie jeden z drugim, tam jeden pierwszy, drugi, to to bzdura zupełna. Półgłówki to wymyśliły. Były musiały być jakieś stany i to dobrze prowadzone, bo proszę, koszt utrzymać te konie przez pięć lat, płacić tym masa którzy prowadzili je i, i żadnego zysku. A jedna kawaleria, to Huzaria była. Mało tego, zasada była taka, dlatego chorągwie kusarskie były straż, niskie, 100-120 osób. 50 ludzi w pierwszym szeregu, 50 w drugim. Odległość między nimi 6 metrów, między jednym a drugim. I 30 metrów przed tą piechotą, ten drugi szereg wchodził w ten pierwszy. I taka ława stalowych, jeden od drugiego 3 metry, uderzała. Nie było siły, żeby to zatrzymać. Bo nawet jak ten koń został ranny, to i tak jak się walił z masą około tony, Dlatego piechura, no to, to tam zmiatał wszystko. Dlatego przynależność do Husarii to po pierwsze, to była nobilitacja. Po drugie, koszt. Jak facet miał 4 czy 5 synów, to bankrotem był. Pięć wiosek musiał sprzedać, żeby. A konie musiały być. Każdy jeździec musiał mieć co najmniej 3 konie. No bo jak w jednej szarży tracił konia, to co? Na pieszo nie da się. A oni byli naprawdę doskonale wyszkoleni. Są przykłady pokazywane jeszcze w 1670-tych latach, że 400 husarów rozgramiało 10 tysięcy Tatarów. Więc musieli być wyszkoleni. I nie było tego, że tam uciekali czy coś. Ja? A u nas się pokazuje głupotę w telewizji. No już. E, to... Ognie mieczem. No to już parodia jest. Wyścigi sobie urządzili lecieć szybciej, który wolniej. To samo pod Wiedniem. To, to, to jest cyrk, a nie atak husari.